13 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica ujawnienia przez Niemców informacji o znalezieniu w Katyniu koło Smoleńska masowych grobów oficerów Wojska Polskiego więzionych po 17 września 1939 roku w ówczesnym Związku Radzieckim. W rocznicę tej daty została zwołana dzisiejsza uroczysta sesja Rady Miejskiej w Parczewie z okazji upamiętnienia Czerwem Katyńskim mieszkańca Parczewa porucznika Wazylego Polskiego, który został zamordowany w Katyniu. Witam na dzisiejszej sesji Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej, a w Waszym i swoim imieniu gorąco witam Pana Jerzego Szwaja, Przewodniczącego Sejmiku Wielkopolskiego, Pana Roberta Mitruczuka, Wicewojewody Lubelskiego, Pana Janusza Kordyłkę, Starostę Parczewskiego, Paweł Kędrecki, burmistrza Parczewa ze współpracownikami, starszego brygadiera Leszka Szymańskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, inspektora Krzysztofa Kozyrę, komendanta powiatowego Policji w Parczewie, majora Piotra Pyszczaka, dowódcę 23. Batalionu Lekkiej Piechoty Białej Podlaskiej, drugi Pana Piotra Pniaka, zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew. Witam prelegentów w osobach. Profesora MCS-u pana Mirosława Szumiło, oraz pana Stanisława Jadczaka. Witam wszystkich dyrektorów placówek oświatowych, jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury z terenu miasta gminy Parczew. Witam wszystkich prezesów, dyrektorów, naczelników i kierowników zakładów pracy z terenu miasta gminy Parczew. Witam przedstawicieli Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Witam młodzież z parczewskich szkół z opiekunami. Witam publiczność. Witam przedstawicieli mediów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy pana liczba radnych, żeby sesja mogła obradować. Każdy z państwa radnych otrzymał proponowany porządek obrad. Ja go teraz przedstawię. Punkt pierwszy, otwarcie sesji przez przewodniczącego Rady Miejskiej, co mniejszym się stało. Punkt drugi, wystąpienie burmistrza Parczewa. Punkt trzeci, wystąpienie prelegentów. Tematyka: zbrodnia katyńska, doktor habilitowany Mirosław Szumiło i Bazyl Muruski, ofiary zbrodni katyńskiej ziemi parczewskiej Stanisław Jadczak. Punkt czwarty, wystąpienie publicznościowe zaproszonych gości. Punkt piąty, część artystyczna wykonania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie. Punkt szósty, zakończenie sesji. Po zakończeniu sesji, która stanie się tutaj na tej sali, zapraszam wszystkich serdecznie pod pomnik niepodległości, gdzie zostanie posadzony dom katyński z okazji upomnienia porucznika Bazylego Muruskiego. Pytam Panie i Panów Radnych, uwagi do porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do punktu drugiego. W punkcie drugim wystąpienie burmistrza Parczewa. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Zanim przejdziemy do prelekcji, kilka słów, proszę Państwa, dosłownie. Panie Przewodniczący, Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, Przewodniczący, zaproszeni goście, droga młodzież. 80 lat temu świat dowiedział się o zbrodni popełnionej przez Sowietów w Lesie Katyńskim, o mordzie dokonanym na elicie Wojska Polskiego i Narodu Polskiego. Poinformowali o tym inni mordercy Narodu Polskiego, mianowicie Niemcy, którzy odkrycie miejsca masowych grobów wykorzystali na cele swojej propagandy. Widzieliśmy się w miejscu, gdzie zamordowano czterech generałów, jednego kontradmirała, około 100 pułkowników i podpułkowników, 300 majorów, 1000 rotmistrzów i kapitanów, 2500 podporuczników i poruczników oraz 500 podchorążych.
kadry oficerskiej znajdowało się też około 200 lotników i 50 marynarzy. Śmierć ponieśli również oficerowie rezerwy, m.in. lekarze, wojskowi i cywili, prokuratorzy, sędziowie, policjanci, inżynierowie, profesorowie czy nauczyciele szkół różnych szczebli edukacji. Ale nie tylko, także dziennikarze, artyści, sportowcy, przemysłowcy, ziemianie, kupcy. Zbrodnia katyńska to dokonany wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy Policji Politycznej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich mord na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego. A ofiary zbrodni to około 14,5 tysiąca jeńców wojennych i ponad 7 tysięcy osób cywilnych. Praktycznie każda większa miejscowość w Polsce straciła kogoś w wyniku tej zbrodni. Najczęściej, tak jak w przypadku Parczewa, były to osoby, które odgrywały znaczące role lub przynajmniej były aktywne w lokalnym środowisku. Dzisiejszą sesją i posadzeniem Dębu Pamięci chcemy uczcić postać mieszkańca Parczewa, społecznika, sportowca, strażaka, harcerza, podporucznika Wasylego Poruskiego. Nietuzinkowej postaci przedwojennego życia naszego miasta. O samej zbrodni dokonanej na Polakach będzie nam dzisiaj mówił o tym profesor Mirosław Szumiło, któremu po raz kolejny dziękujemy za obecność z nami, który zgodził się poprowadzić dzisiejszy wykład. Z kolei osobę podporucznika przedstawi nam regionalista pan Stanisław Jadczak, również z góry za to dziękujemy panu Stanisławowi. Do niedawna mogliśmy powiedzieć, że nam współcześnie żyjącym trudno sobie wyobrazić ogrom tej zbrodni. Ale patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, możemy śmiało powiedzieć, że historia kołem się toczy. Wojna niesie śmierć, krew i łzy. A zbrodnie i mordy Sowietów spotykają również dzisiaj żołnierzy czy ludność cywilną. Cieszę się, że na sali dzisiaj jest z nami młodzież. Droga młodzież, warto uczyć się historii. Warto być jej świadomym. Warto wiedzieć, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. A przede wszystkim potrzeba uczyć się wyciągać wnioski ze zdarzeń z przeszłości. Tak, by w oparciu o tę wiedzę budować przyszłą dobroć narodu polskiego. Dlatego wsłuchujcie się uważnie w wykłady naszych dzisiejszych prelegentów. Wszystkim Państwu dziękuję za to, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, że znaleźliście czas po to, by wspólnie uczcić pamięć porucznika Wasylego Poruskiego i wszystkich pomordowanych w Lesie Katyńskim. Ale też i warto w tym miejscu wspomnieć o wszystkich, czy też inicjatorach dzisiejszej uroczystości. I w tym miejscu razem z panem przewodniczącym chciałem złożyć serdeczne podziękowania dla pana Władysława Tryniewskiego, który również jest taką osobą społecznie zaangażowaną od wielu, wielu lat w życie naszego miasta, a który to był, no co tu dużo mówić, inicjatorem dzisiejszego, można powiedzieć, po części spotkania. Panie Władysławie, czy mogę tutaj na chwilę prosić? Serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, wyjście, które się
urodziłem, do którego chętnie przyjeżdżam i powracam. Słowo katy myślę, że jest jednym z symboli, najważniejszym symbolem sowieckich zbrodni na narodzie polskim i też nazwą historyczną jedną z najbardziej rozpoznawalnych w ogóle w Polsce. Według badań opinii publicznej 97% Polaków kojarzy Katyń, słyszało o Katyniu. Natomiast już z taką wiedzą szczegółową o przyczynach, przebiegu zbrodni czy późniejszych okolicznościach ukrywania prawdy o Katyniu, ujawniania tej prawdy, to już bywa różnie, dlatego chciałem właśnie tutaj przypomnieć może podstawowe fakty tytułem wprowadzenia. Tak jak już zostało powiedziane, jutro, właśnie 13 kwietnia, przypada ta rocznica ujawnienia zbrodni, stąd też właśnie jutro obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. A zbrodnie te należy postrzegać w szerszej perspektywie jako działań prowadzonych przez komunistyczne imperium przeciwko Polsce, bo już II Rzeczpospolita od początku, od uzyskania niepodległości w 1918 roku oczywiście była dla bolszewików przede wszystkim przeszkodą na drodze do eksportu rewolucji do Europy, na zachód i dlatego najpierw mieliśmy inwazję bolszewicką w latach 1920, wojnę zwycięską dla nas dzięki zwycięskiej bitwie warszawskiej, to przypomnę, że decydujące uderzenie z nadwiersza również przechodziło przez Parcze. Jako zemstą za tą przegraną była operacja polska NKWD w latach 1937-38, czyli mordowanie co najmniej 111 tysięcy Polaków w Związku Sowieckim, wtedy zamieszkałem wschód od granicy polskiej. To jest ta zbrodnia, która jeszcze do niedawna była bardzo mało znana i zupełnie liczba zdobyła w cieniu Katynia, też trzeba o niej mówić. No, oczywiście dalsze konsekwencje to fakt Ribbentrop-Mołotow, zmowa dwóch totalitaryzmów, napaść niemiecka na Polskę 1 września 1939 roku, następnie agresja sowiecka 17 września. I to wszystko są konsekwencje oczywiście sowieckich planów podboju Rzeczypospolitej, a dalszą konsekwencją będzie też zbrodnia katyńska. Trzeba pamiętać, że już po zajęciu Polski przez Niemcy i Sowiety z końcem września 1939 roku obaj okupanci zawarli nowy traktat regulujący przebieg granicy wtedy na Bugu i dołączyli do niego dodatkowy protokół, w którym stwierdzono, obie strony nie będą tolerowały na swoich obszarach żadnej agitacji polskiej działającej na tereny drugiej strony. Wszelką tego typu agitację będą na swoich terenach likwidować w zarodku i będą informować się wzajemnie o wskazanych dla tej działalności środkach. Koniec cytatu. Więc w ramach tego likwidowania polskiej agitacji, polskiego oporu oczywiście była też polityka właśnie niszczenia polskich elit przez obu okupantów. Armia Czerwona ten terror zaczęła praktycznie już wraz z wtargnięciem na terytorium Polski 17 września 1939 roku. Wtedy w trakcie tej inwazji miało miejsce pierwsze masowe mordy, a do sowieckiej niewoli trafiło około 230 tysięcy żołnierzy i oficerów polskich i co najmniej 15 tysięcy funkcjonariuszy różnych służb mundurowych, w tym przede wszystkim Policji Państwowej. Wydzielonych obozach właśnie ich osadzono, tych oficerów i tych zawodowych i rezerwy. Jednocześnie rozpoczęto działania zmierzające do w ogóle unicestwienia elit poprzez masowe represje i zasadę odpowiedzialności zbiorowej rodzinnej w gruncie rzeczy. NKWD rozpoczęło od początku przygotowania, następnie deportację zsyłki w głąb Związku Sowieckiego. Pierwszą już w lutym 1940 roku ofiarami tej deportacji byli funkcjonariusze służb wieczyckowej z terenów objętych okupacją sowiecką, w tym właśnie tych służb, na przykład pracownicy Służby Leśnej czy Polskich Kolei Państwowych, praktycznie wszyscy urzędnicy państwa polskiego byli na celowniku okupantów. Przed kolejną falą wyburzeń wydano dyrektywę, w której pisano, że NKWD poleca deportować do rejonów Kazachskiej Socjalistycznej Sowieckiej Republiki na okres 10 lat wszystkich członków rodzin byłych oficerów Armii Polskiej, policjantów, strażników więziennych, żandarmów, byłych obszarników, fabrykantów i wysokich urzędników państwowych. Przetrzymywanych w obozach dla jeńców wojennych i więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. Tak więc ofiarami deportacji były właśnie rodziny tych, którzy
stali się ofiarami zbrodni katyńskich. Ogółem Związku Sowieckiego zesłano w czasie czterech wielkich deportacji co najmniej 300 tysięcy osób. Niektóre szacunki mówią o milionie, to właśnie jedna z tych liczb, które nie zostały jeszcze do końca ustalone. Ci to nie byli oficerowie, bo byli osobami w ogrodach Starobielsku. Natomiast policjanci, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, nakazał zamordowanie Polaków. Na mocy tego rozkazu właśnie zabijano ich strzałem w tył głowy, w sumie prawie 22 tysiące oficerów i więźniów. Najbardziej znana historia jest tych przetrzymywanych w Kozielsku, których zabijano w lesie katyńskim. Więźniowie Starobielska z kolei ginęli w piwnicach budynku NKWD w Charkowie, a potem byli wywożeni do nieopodal położonej wsi Piatichatki. Teraz to jest Charków Piatichatki, tamten cmentarz się znajduje na Ukrainie. A więzieni w Ostaszkowie byli mordowani w podziemiach budynku NKWD w mieście Kalinin, dzisiaj Twer, na terenie Rosji, pochowano ich koło wsi Jednoje. W sumie w tych trzech miejscach, najbardziej znanych, zabito, pogrzebano 14 552 osoby. Ale to nie wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej, bo oprócz tego istniała jeszcze tak zwana ukraińska, białoruska lista katyńska, ponad 7 tysięcy osób. Dodatkowo, przy czym osoby z listy ukraińskiej zostały pogrzebane w Bykowni koło Kijowa, to jest znane miejsce, upamiętnione dzisiaj godnie. Natomiast z listy białoruskiej prawdopodobnie w Kuropatach koło Mińska, tego do końca nie wiemy. Sprawa nie została wyjaśniona, nie było ekshumacji, dlatego że władze Białorusi z Aleksandrem Łukaszenką po prostu nie zgadzają się na zbadanie miejsca zbrodni, na udostępnienie dokumentów. Czyli tutaj mamy ciągle jeden z wątków zbrodni katyńskiej całkowicie jakby nie zbadany. A w sumie w rezultacie zbrodni katyńskiej, jak już się powiedziano, zginęło prawie 22 tysiące Polaków. Należy wszystkim pamiętać, że to była elita naszego społeczeństwa, ludzie najlepiej wykształceni, właśnie inteligencja, lekarze, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie i tak dalej. Oprócz rodowitych Polaków, wśród ofiar zbrodni katyńskiej, co też warto dodać, było także przynajmniej kilkaset obywateli innych narodowości, wszystkim żydowskiej, ukraińskiej, białoruskiej, żyli w państwu polskiemu. Celem zbrodni było przede wszystkim, jak wspomniałem, wymordowanie polskiej inteligencji, elity narodu, po prostu dlatego, że to ona mogła kierować oporem tego narodu przeciwko okupantom, a Polacy pozbawieni warstwy przywódczej mieli już nigdy nie odzyskać swojej niepodległości. I dlatego też uznajemy Katyń za zbrodnię ludobójstwa, bo miała ona na celu fizyczną likwidację narodu polskiego. Była też skorelowana w czasie, sprowadzono wiosną 1940 roku przez okupantów niemieckich na terenie okupacji niemieckiej akcją AB, w czasie której zamordowano 6,5 tysiąca przedstawicieli polskiej inteligencji, a tysiące innych wywieziono do obozów koncentracyjnych. Warto tu wspomnieć, że oficerowie sowieckiego NKWD i niemieckiego Gestapo spotkali się wcześniej na tajnej naradzie w Zakopanem, żeby uzgodnić współpracę w zwalczaniu polskiego oporu, polskiej elity. Zbrodnia katyńska oczywiście miała być ukryta przed światem, ale stało się inaczej dzięki temu, że to Niemcy w 1941 roku zaatakowali Związek Sowiecki, wdarli się w głąb jego terytorium, zajęli ten rejon Smoleńska i Katynia. I tam wiosną 1943 roku właśnie ostatecznie odnaleźli te masowe groby. Oficjalnie to ogłosili w radiu 13 kwietnia 1943 roku, podając o odkryciu właśnie dołów, w których znajdowały się ułożone w 12 warstwach trupy oficerów polskich. Byli oni w pełnych mundurach wojskowych, częściowo powiązani. Wszyscy mieli rany od strzałów rewolwerowych w tył głowy, tak komunikat głosił. Niemcy oczywiście ujawniając mord w Katyniu, chcieli to wykorzystać propagandowo przeciwko Sowietom, też spróbować pozyskać przychylność Polaków w ten sposób. Natomiast Moskwa od chwili odkrycia dołów śmierci podjęła działania zmierzające do zakłamania zbrodni, do przekonania opinii publicznej, że to Niemcy jej dokonali. Później, dopiero po zajęciu tych terenów.
I ten rejon z Katynia skierowano specjalną sowiecką komisję, która miała zadanie przygotowanie raportu z badań i wskazanie właśnie na niemieckie sprawstwo zbrodni. Preparowano odpowiedni raport. Oczywiście Zachód nie uwierzył w te ustalenia, ale też państwa zachodnie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone wtedy przymykały na to oko jako sojusznicy Związku Sowieckiego, sojusznicy Stalina. Niepotrzebny był im konflikt, jakby w łonie koalicji antyhitlerowskiej wówczas. Rola, wiadomo, Armii Czerwonej w walce z Niemcami była zbyt ważna. Ale jednocześnie też alianci zachodni zablokowali sowiecką próbę, aby już po wojnie, gdy odbywał się proces niemieckich zbrodniarzy w Norymberdze słynny, Sowieci chcieli tam dołączyć do tych niemieckich zbrodni, zarzut zbrodni w Katyniu na oficerach polskich, ale do tego nie doszło na szczęście. Natomiast przede wszystkim katyńska zbrodnia mogła się stać już takim przedmiotem publicznej debaty dopiero po tym, jak zapadła żelazna kurtyna, zaczęła się zimna wojna między Związkiem Sowieckim państwem a Zachodem i wtedy z początkiem lat 50. nawet komisja Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych badała sprawę Katynia. Te kwestie zostały wtedy po raz pierwszy nagłośnione. Ale szczególne znaczenie miało katyńskie kłamstwo przede wszystkim w tzw. Polsce Ludowej, bo tutaj wiadomo było, że zbrodnia 40 roku ukazywałaby, jak było rzeczywiście. To znaczy, że tutaj przekreślałaby kłamstwo o wyzwoleniu Polski. Kazałaby zadawać kolejne pytania o pakt Ribbentrop-Mołotow, o okupację Kresów Wschodnich w latach 1939-1941, o zbrodnie sowieckie popełnione też później, po 1944 roku, w ogóle narzucenie Polsce obcego systemu, wymordowanie, zesłanie bomb Związku Sowieckiego polskiej elity. Dlatego też właśnie ten Katyń jako symbol sowieckich zbrodni miał tą moc przełamywania komunistycznych kłamstw i był takim jednym z elementów, można powiedzieć, też takiej dodatkowej wojny prowadzonej w latach PRL. Później w latach 70. Lat 70. praktycznie zakazanym słowem. Potem mógł się pojawiać, ale to zbrodnia niemiecka. Sam pamiętam z lat 80., kiedy miałem szkoły podstawowej, że był Katyń jako zbrodnia niemiecka, wskazujący było kłamstwem po prostu. Ale równolegle od lat 70. mieliśmy drugi obieg w Polsce. Była Solidarność w latach 80-81, kiedy mówiono o Katyniu i to kłamstwo było stopniowo przełamywane, można powiedzieć. Natomiast sama Moskwa przyznała się do zbrodni katyńskiej dopiero w 1990 roku, już pod koniec istnienia Związku Sowieckiego, kiedy Michał Gorbaczow przekazał pierwsze dokumenty z sowieckich archiwów. Później dodatkowo były przekazywane, ale oczywiście nie wszystko, bo po kilku latach rosyjskie archiwa ponownie się zamknęły. Jednocześnie Rosjanie poszukiwali tak zwanego antykatynia, żeby coś przeciwstawić, jakoś polską zbrodnię. Wymyślili tutaj los jeńców bolszewickich z roku 1920, którzy faktycznie zmarli, kilkanaście tysięcy zmarło w wyniku chorób w polskich obozach jenieckich, ale to przyczyną były choroby, a nie jakieś polskie działania czy polskie zbrodnie. No i na koniec warto powiedzieć, że rosyjskie metody prowadzenia wojny z innymi wolnymi narodami się nie zmieniły do dzisiaj. Że zbrodnie żołdaków Putina na Ukrainie, to co widzieliśmy w Buczy, Irpieniu koło Kijowa, to wszystko, jak się okazało, było popełniane metodą katyńską, właśnie strzałem w tył głowy, więc nadal to zagrożenie, ten zbrodniczy system w jakimś sensie funkcjonuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi za wykład. Kolejny wykład to temat Bazylu Ruski i ofiary zbrodni katyńskiej ziemi paczeskiej i zapraszam pana Stanisława Jarczaka. To jest 1988 rok, szosa Smoleńsk-Moskwa. Byłem w drugiej ekipie, która obejrzała Katyń po wojnie. Pierwszej był prymas Głęb i zaraz do tego dojdziemy. A druga, taka się nadarzyła okazja. I proszę przeczytać to, co mówił pan Szumiło o kłamstwie katyńskim, więc jest przy szosie napis Memoriał.
polskich oficerów zamordowanych przez Niemców, faszystów niemieckich. Taka była oficjalna wersja, aczkolwiek kiedy mówiliśmy tam w Smoleńsku o tym, że to jest nieprawda, to człowiek powiedział, że no to stary napis, to się poprawi. To był 1988 rok. Co zobaczyliśmy w Katyniu? A to jest ścieżka, wtedy już była wyasfaltowana, ale tą ścieżką jechały autobusy z oficerami polskimi na śmierć. Prawie nie wiem, co to jest. Na śmierć. Tak wygląda Las Katyński. Jeszcze dalej. To jest krzyż, który w 1988 roku prymas Glemp poświęcił. Odbyła się pierwsza msza przy okazji tego pobytu. I taką tablicę wtedy wmontowano. Na tym terenie będzie zbudowany kompleks pomników ku czci polskich oficerów w Katyniu. No i dzisiaj mamy piękny kompleks, który został zbudowany wysiłkiem rządu polskiego. Przejdźmy dalej do pana Ogórskiego, do tej prezentacji. Proszę państwa, zanim to zdjęcie się pokaże, to kilka słów. Chciałbym się przyłączyć do podziękowań pana burmistrza dla pana Władysława Prynieckiego, bo on też mnie natchnął takim dobrym impulsem, żeby zająć się historią parczewiaków, którzy zginęli w Katyniu. To jest pan Bazyli Uruski, nauczyciel w szkole podstawowej numer 1. Postać niezwykle ciekawa, także ze względu na pochodzenie. Pochodzenie wywodził się bowiem z takiej okolicy, zupełnie nie z Parczewa, a z Berezowa Nicznego, koło Kołomyi, na Huculszczyźnie. To widać jak, prawda, okolica Krynicy, podobny widok. I tam jest ta wioska w dole Berezów Niczny. Przed wojną na Huculszczyźnie były dwie polskie wsie, szlachty polskiej, osadzone jeszcze przez Kazimierza Jagiellończyka, żeby broniły przejścia z Turcji od Tatarów do Polski. I właśnie była to wieś Berezów Niżny i w tej wsi zobaczymy same polskie nazwiska i szlacheckie nazwiska. Pan Uruski był szlachcicem, huculem, Polakiem, jednocześnie góralem. W takim dworku się urodził w Berezowie i wychował. Takie były dworki szlacheckie na początku XIX, końcu XIX wieku, początku XX. Proszę dalej. O, jak państwo widzicie, w szkole polskiej w Berezowie nazwisko Uruski, ale też nazwisko Milewski, Senik, Przygrodzki, czyli polskie, typowo polskie nazwiska, a nie rusińskie czy ukraińskie. Proszę dalej. Pan Bazyli Uruski, można powiedzieć, że 2/3 swojego życia spędził w wojsku. Mianowicie po ukończeniu szkoły ludowej jeszcze w zaborze austriackim, bo Kołomyja i Huculszczyzna była w zaborze austriackim, po ukończeniu tej szkoły ludowej został skierowany przez rodziców do gimnazjum w Kołomyi. A gimnazjum w Kołomyi, jeszcze ciągle zabór austriacki, było polskim gimnazjum z językiem wykładowym polskim, ale uczyło też języka greckiego, łaciny, niemieckiego i rusińskiego i greki. Czyli wyobraźcie sobie, jakim wykształconym był człowiekiem, skoro o tych językach ponoć biegle mówił. Przeniósł się z gimnazjum do armii,
powstawały po wybuchu I wojny światowej legiony polskie w Galicji i on się zapisał do Legionu Wschodniego, który organizował się właśnie w Kołomyi, ale ten legion został szybko zlikwidowany przez Austriaków, wdzielili go do wojska austriackiego, uciekał z tego wojska, siedział na Węgrzech w areszcie, potem znów został karnie wcielony do Brygady Strzelców Górskich i skierowany na front włoski. Bił się w krwawych bitwach z Austriakami, z Włochami, którym na pomoc w 1915 roku przyszli Francuzi i w jednej z bitew dostał się do niewoli francuskiej. Przebywał we Włoszech w obozie jenieckim. Tam się nauczył i włoskiego, i francuskiego dodatkowo języka. We Francji, to już jest taka bardzo szczegółowa historia, została utworzona armia generała Hallera, tak zwana Błękitna Armia i właśnie jeńców narodowości polskiej skierowano do tej armii Hallera. Uruski trafił do armii Hallera, z armią Hallera przyjechał do Polski, walczył na froncie wschodnim z bolszewikami, przyspieszam, bo to długie historie. W każdym razie odbył cały szlak do Kijowa, zwycięski szlak armii polskiej. Potem niestety w odwrocie się cofał, uczestniczył w sławetnej bitwie pod Brodami, zwycięski z armią Budionnego. I ponownie po bitwie warszawskiej, uczestniczył w bitwie warszawskiej w bojach pod Modlinem i Warszawą i po bitwie warszawskiej ruszył znów na wschód, na Polesie, z armią polską, wyzwalał Pińsk. Także jak widzicie Państwo, szlak bojowy bardzo długi i czasowo, i w kilometrach, i bardzo chwalebny. Został sierżantem, skończył szkołę podoficerską i po wojnie, zdemobilizowany z wojska, poszedł do seminarium nauczycielskiego w Stanisławowie. Skończył to seminarium i został skierowany do pracy na terenie województwa lubelskiego. Jeszcze raz tu taka dygresja. Proszę Państwa, po 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na terenie Lubelszczyzny panował powszechny analfabetyzm. Dlatego, że szkoły rosyjskie nie uczyły w języku polskim, carskie, i posyłanie dzieci do szkoły rosyjskiej było dyshonorem dla mieszkańców Kongresówki. Uczono się w tajnych kompletach, jeśli już, a na wsi niestety w ogóle. Więc dopiero w 1900, podczas okupacji austriackiej, ale głównie już po odzyskaniu niepodległości, wybuchło szkolnictwo, oświata na tym terenie. Zaczęto tworzyć szkoły, ale nie było nauczycieli. Wobec tego nauczyciele przyjechali na ziemię parczewską, ale też i do całego województwa lubelskiego z Galicji. Dlatego, że w Galicji były seminaria nauczycielskie z językiem polskim, były gimnazja z językiem polskim i ci ludzie byli pełnymi entuzjazmu patriotami. Taka była idea, żeby być judymami i siłaczkami, nieść oświatę tutaj na tym zacofanym, niestety bardzo biednym terenie polskim, jakim była Kongresówka. Przyjechał więc do Parczewa i zaczął uczyć w szkole podstawowej numer 1. Tu się zaprzyjaźnił z nauczycielami, z panem Makuchem, z panem Bożkiem, to takie bardzo znane nazwiska przed wojną w Parczewie. No i zaprzyjaźnił się z taką oto obywatelką, Reginą Olszewską, siostrzenicą organisty, wybitnego organisty parczewskiego. Zawarł z nią związek małżeński, widzimy tu na zdjęciu parę młodych, widzimy pana Uruskiego, który ma już 29 lat i małżonkę, która ma 22. To jest zdjęcie spod znanego Państwu pomnika z grono dzieci i właśnie szkoła i nauczyciele z tej szkoły. W środku siedzi i pan Bożek, i pan Uruski. Pomnik się niewiele zmienił, został odnowiony. Dzieci się zmieniły,
niestety nie możemy ich już rozpoznać, bo to minęło ponad 100 lat. Tak? Pan burmistrz poznaje jedną osobę. Proszę. Dobrze. Proszę dalej. Aha, no to miła. Proszę Państwa, pan Uruski miał w sobie bakcyl społecznika. W wojsku był bardzo znany z tego, że organizował życie swoich kolegów w plutonie i w kompanii. I w związku z tym, jak został nauczycielem, to też bardzo się tu aktywnie zachowywał. Wstąpił od razu do Ochotniczej Straży Pożarnej. Był działaczem PW, czyli Przysposobienia Wojskowego. Była to taka organizacja paramilitarna, która skupiała uczniów i wojskowych i miała przygotować młodzież, taka, można powiedzieć, quasi obrona terytorialna. I pan Uruski był aktywnym działaczem tego PW, także Związku Harcerstwa Polskiego, prowadził w szkole ZHP, a także był wybitnym sportowcem, jak na tamte czasy. Mianowicie kupił sobie rower, zachęcał rodziców do kupowania rowerów dzieciom i organizował dla nich wycieczki rowerowe po okolicy. Tutaj mamy na zdjęciu strażaków i proszę zobaczyć, to jest ta dawna, dawna strażnica parczeska, która się mieściła przy ulicy 11 listopada, jakby z tyłu dzisiejszej strażnicy i raczej z frontu dzisiejszej strażnicy od ulicy 11 listopada. Proszę dalej. Tu z kolei szkoła. I mamy w pierwszym rzędzie kwiat nauczycielstwa parczeskiego, przedwojenny. W środku jest pan Boży, tak, ten w okularach. Z prawej strony pan Uruski z wąsikiem. No i nauczyciele, i po lewej stronie pan Makuch i młodzież. Tak po wyglądzie to siódma klasa pewnie szkoły podstawowej. W lewym górnym rogu, w górnym rzędzie i w dolnym można rozpoznać dziewczynki narodowości żydowskiej. Bo była to szkoła wielowyznaniowa, jedynka. Notabene była szkoła nieprawdopodobnie przeładowana w latach 20., bo uczyło się w niej około 1000 dzieciaków. Taka była potrzeba, potem dlatego dwójkę zbudowano. O właśnie, wycieczka rowerowa do Lubartowa. Popatrzmy na rowery, na dzieciaki. No nie za dużo tych dzieci było, bo nie każdego było stać na rower. Ale po lewej stronie w tej furażerce, te furażerki nosili właśnie ludzie z Przysposobienia Wojskowego, pan Bazylii Uruski, a w środku harcerz z drużyny, która funkcjonowała w szkole numer 1. Proszę powiedzieć. Sport, jak mówiłem, nie tylko rower, ale także jakieś biegi, jakieś zawody sportowe. No, charakterystyczne ubiory, takie spodnie po lewej stronie, można zobaczyć, jak mężczyźni, jaka była galanteria. Kostki odsłonięte dzisiaj to nie nowość, bo wtedy też odsłaniano kostki. Krąg harcerski. Przed wojną były takie obyczaje, że harcerze mieli takie miejsca na ogniskach wspólne. Specjalnie budowano takie kręgi, żeby można było, jak widzicie, usiąść wokół. W środku później palono ogniska i no taka była. Było to miejsce spotkań, ale też i śpiewów, skeczów, wystąpień różnych. Jeszcze raz szkoła. Starsi parczewiacy pamiętają tą czerwoną cegłę, Biedronki. No i cała, że tak powiem, grono nauczycielskie ze szkół powiatu włodawskiego, bo wówczas był powiat włodawski. Nauczyciele zgromadzeni na zjeździe nauczycieli w Parczewie. Jeszcze raz pan Uruski na rowerze. Nie był dużej postury, był raczej mikrym, jak to się mówiło wtedy, człowiekiem,
ale był ze względu na sport, był bardzo zdrowy, z tego co opowiadała mi jego kuzynka, cieszył się dobrym zdrowiem. Mieszkał przy ulicy Kościelnej, w budynku numer 45, do dzisiaj stojącym z żoną i z rodziną. Proszę dalej. To już następne. Jeszcze skończymy o panu Uruskim. Więc we wrześniu 1939 roku został zmobilizowany w 34. Pułku Piechoty. Niestety wszyscy ci parczewiacy, którzy znaleźli się w Katyniu, padli ofiarą tego części historyków fatalnego rozkazu Rydza Śmigłego kierującego Wojsko Polskie na południe ku Węgrom, a po drodze zagarniała ich Armia Czerwona. Nie mogli się bronić, bo nie mieli rozkazu, wobec tego liczyli na konwencję genewską, na to, że jeńcy odzyskają wolność. Rosjanie ich, jak mówiliśmy, zamordowali w Katyniu. To już jest następny, proszę Państwa, z parczewiaków. To jest pan porucznik Czesław Dąbrowski, pochodzący z Jasionki, bardzo znana rodzina Dąbrowskich w Jasionce, rozbudowana, potomkowie żyją do dzisiaj, który także został zagarnięty przez Armię Czerwoną i zginął. Tu taką dygresję tylko zrobię, że po raz pierwszy pokażemy zdjęcia wszystkich ludzi, ofiar Katynia, oficerów Wojska Polskiego z ziemi parczewskiej, ale nie wszyscy przez całe życie byli związani z Parczewem, z ziemią. Niektórzy byli poprzez urodzenie, niektórzy poprzez miejsce pracy, tak jak Bazylii Uruski. Wszystkich połączyła śmierć w Katyniu. Wszyscy byli ofiarami Kozielska. Proszę dalej. To jest z kolei pan Kopić, znane nazwisko w Parczewie. Też między innymi jego dalekim kuzynem jest też znany działacz kiedyś polityczny, samorządowy Parczewa, pan Budzik Krzysztof. To jest z tej rodziny. Kolejny będzie Czesław Kowalik, niezwykła osobowość, osoba pochodzący z Babianki. Urodził się w Babiance i wyobraźcie sobie Państwo, że w czasie rodzice byli rolnikami, mieli tam około 10 morgów. Jeszcze nie, proszę cofnąć. Ale ten człowiek młody był tak niesamowicie zaangażowany w swoje wykształcenie, że przy pomocy rodziny dostał się do gimnazjum państwowego z taką jakby fundacji gminy. Dostał się do gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej, skończył to gimnazjum. Po gimnazjum poszedł do, musiał odbyć roczną służbę wojskową w Szkole Łączności w Zegrzu, po czym wstąpił na Uniwersytet Jagielloński. Przed wojną trzeba było opłacić czesne za uniwersytet. Nie było takich bezpłatnych studiów jak obecnie. Wobec tego sprzedali tą ziemię, którą mieli, i już w międzyczasie się ożenił z nauczycielką z Jam, z miejscowości Jamy, i żona też mu pomagała. Skończył Wydział Filozoficzny, kierunek chemia Uniwersytetu Jagiellońskiego przed wojną. No to była elita. Został zatrudniony jako zawodowy żołnierz, od razu wojsko go kupiło, w takiej jednostce przeciwgazowej w Traugutowie koło Brześcia nad Bugiem. Stamtąd ściągnięto go do Państwowego Instytutu Przeciwgazowego w Warszawie. Był kierownikiem laboratorium i z całym tym instytutem ponad 30 osób pojechali autokarami na wschód, zgarnęli ich Sowieci koło Kowla Łódzka. Prawie wszyscy zginęli, między innymi pan Czesław Kowalik. Ale jak to życie w Polsce bywa, że tak powiem, różnorakie. Jego córka, miał dwoje dzieci z tą nauczycielką z Jan,
jego córka Danuta wyszła za mąż za znanego starszym państwa z Parczewa, nazwisko Bolesław Kapitan. Był wysoki funkcjonariusz partyjny i działacz sportowy. I Bolesław Kapitan opowiadał mi, że w 72 roku, w czasach Jadwigi Gierkowskiej, pojechał do Moskwy i z Moskwy nocą tak potajemnie dojechał do Katynia i pobrał ziemię z tych grobów katyńskich i na cmentarzu w Ostrowie pochował urnę z prochami swojego nieznanego teścia. Chyba to jedyny wypadek w Polsce ludowej był taki, żeby ziemię katyńską przy grobie, w grobie umieścić. Także ofiara mordu katyńskiego, jego córka wyszła za mąż za wybitnego działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę dalej. Podporucznik Edward Kazimierz Kręg urodził się w Jedlance Podleśnej, która była, jak Państwo wiecie, przed wojną w gminie Uścimów, a po wojnie w powiecie parczewskim w ramach gminy Uścimów. Kręgi pochodził z bardzo znanego rodu kupiecko-naukowego z Warszawy i ci po prostu wydzierżawili majątek rybny w Jedlance i stąd się znalazła część tej rodziny w Jedlance i tutaj urodził się właśnie podporucznik Kazimierz Kręg. I to było przed pierwszą wojną światową. Potem wyjechali, mieszkali w Warszawie i on także był wybitną jednostką, mianowicie skończył geografię na UJ-cie, na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracował przed wojną w takim Instytucie Kultury Ludowej w Warszawie. To była jednostka podległa Ministerstwu Kultury w Warszawie. Jego żona Janina Kremky po wojnie była wybitnym naukowcem, także skończyła geografię, pracowała na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Geografii Regionalnej, publikowała dużo prac. Zmarła w 2006 roku w Warszawie. Mają piękny grób na Starych Powązkach i tam właśnie jest taka symboliczna mogiła tego młodego człowieka, podporucznika, który też zginął za Polskę. To jest, proszę Państwa, przepraszam, muszę zajrzeć, bo już mylą troszkę te nazwiska. Machowski, tak jest. To jest pan Machowski z Kolana, nauczyciel. Też postać niezmiernie bogata w sensie zawodowym i wojskowym. Znaczy z Kolana. Był kierownikiem w Kolanie, ale był też w Kopinie nauczycielem i był nauczycielem w Lublinie. Ale przede wszystkim był przed wojną bardzo znanym społecznikiem w województwie lubelskim, albowiem był w zarządzie Związku Legionistów w Lublinie, w zarządzie wojewódzkim. Był tam sekretarzem tego zarządu legionistów, bo walczył oczywiście w legionach Piłsudskiego. W związku z tym, jak powiem, był bardzo znany w województwie lubelskim przed wojną. Do dzisiaj wspominany z niezmierną wdzięcznością przez mieszkańców Kolana jako doskonały nauczyciel i taki społecznik. No. Jak pan burmistrz podpowiada, że babcia pana burmistrza bawiła jego dzieci przed wojną. Także pan burmistrz wie, o kogo chodzi. Więc pan Malchowski też niestety zginął. Następnego mamy pana Stockdayera. Dziwne nazwisko. Urodził się w Olszance pod Sosnowicą i potem był nauczycielem w tejże Olszance. I w Lublinie także był nauczycielem, również został zabity w Katyniu. I przedostatni to jest pan Władysław Toporowski,
niego. Tu na zdjęciu z żoną. Kapitan Toporowski był też zawodowym oficerem. Urodził się u Ślimowie, w Orzechowie konkretnie. I bardzo taka znana postać tam wśród mieszkańców jeszcze parędziesiąt lat temu, to wspominano to nazwisko. Szlachecka rodzina, ziemianie. Miał trzech synów i taka niebywała historia. Z najstarszym Zbigniewem, ten Zbigniew ochotniczo zgłosił się do wojska we wrześniu 1939 roku. Razem ich do niewoli zabrali Sowieci, ale ponieważ chłopiec był młodszy, nie był zawodowym oficerem, to go skierowali do łagru. Przeżył łagier na Kołymie 2 lata, trafił do armii Andersa, przedarł się. Z armią Andersa przeszedł szlak bojowy przez Włochy i zginął pod Monte Cassino. Czyli ojca zabito w Katyniu, syn zginął pod Monte Cassino. Taka klara Polaka. I ostatni, proszę Państwa, też nazwisko znane mieszkańcom Tarczywa, to ten sam, następny jeszcze. Potem to jest kapitan Jakub Wnuk. Mówię kapitan, bo oni byli podporucznikami, ale w 2007 roku dostali awanse oficerskie od prezydenta RP. Kapitan Jakub Wnuk, znany dlaczego? Bo jego żona, pani Wnuk, była dyrektorem liceum w Tarczewie przez wiele, wiele lat. Przez 15 lat zasłużona nauczycielka dla miasta Tarczewa i powiatu tarczewskiego. Też człowiek wybitnie wykształcony i bardzo taki gorący patriota, także zginął w lesie katyńskim. Do tego jeszcze moglibyśmy dodać, proszę Państwa, 4 policjantów, którzy zginęli w Ostaszkowie. To są nazwiska Antoni Styrnik, Wacław Bogucki, Stanisław Kindracki i Adolf Główka. Oni się urodzili na terenie powiatu tarczewskiego, ale pełnili służbę w innych częściach Polski przedwojennej i także jako policjanci ujęci przez Sowietów zostali zamordowani w Ostaszkowie. Jednym słowem, kończąc, żeby Państwa nie zanudzić, trzeba powiedzieć, że z samej tej wyliczanki wynika, że była to, tak jak powiedział pan burmistrz, elita mieszkańców społeczeństwa polskiego. W większości byli to ludzie wychowani, już wykształceni w czasach II Rzeczypospolitej, przesiąknięci absolutnie patriotyzmem i tą Polskę mieli nie tylko w sercu, ale i w głowie, i w rękach i zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Jadczykowi za wykład. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych dzisiejszych obrad, punkt numer 4. Wystąpienie okolicznościowe zaproszonych gości. O głos poprosił wicewojewoda lubelski pan Robert Mitulczyk. Proszę bardzo, panie wojewodo. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, drogi panie burmistrzu, szanowny panie starosto, drodzy przedstawiciele służb mundurowych, szanowni mieszkańcy, droga młodzieży, 58. sesja Rady Miasta to wyjątkowa sesja. To jest nie tylko upamiętnienie, ale to również krzewienie tego, co najważniejsze. Władysław Hemar w noc następującą po informacji niemieckiej o odkryciu masowych grobów w Katyniu napisał słynny wiersz Adrian Heman. Katyń, który kończył się następująco. I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy.
Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy i woła o sprawiedliwość. I prawdę po świecie niesie, prawdę o jeńców w tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie. O, drodzy Państwo, tak jak wspaniale przedstawił to Pan Profesor, ta zbrodnia nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego. Ci polscy, nasi bohaterowie zostali zamordowani zdradzieckim strzałem w czaszkę. Zostali pogrzebani w masowych, głębokich grobach, na których sowieccy, bolszewiccy oprawcy zasunęli ziemię i posadzili brzozy. Po to, żeby nie tylko, tak jak pisał Hemar, honor, godność i wolność zostały pogrzebane razem z nimi, ale żeby również została pogrzebana pamięć. Ale to dzięki takim osobom, jak dzisiaj wspomniani, wyróżnieni, ale również dzięki Państwu, ta pamięć jest przekazywana kolejnym pokoleniom. I z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie podziękować na ręce Pana Przewodniczącego, na ręce radnych za ten wyjątkowy fragment wielkiej, ale tragicznej polskiej historii. Droga młodzieży, co prawda 83 lata temu, to szmat czasu, 80 lat temu, jak wspomniał Pan Profesor, Niemcy, nie bezinteresownie, odkryli tą tragiczną zbrodnię. Ale widzimy, jak wielu nawet naszych najbliższych z tych okolic, jak wspomniał Pan Stanisław, naszej ziemi parczewskiej, bo Panie Stanisławie, niektórzy, tak jak Pan podkreślił, rodzili się na tej ziemi, na naszej ziemi parczewskiej. Jak wielu oddało życie, ale ta śmierć nie poszła na marne, bo pomimo tego, i nie bójmy się tego powiedzieć, że również po tym, jak między Szczecinem a Triestem, jak mówił Churchill, zapadła straszliwa, żelazna kurtyna, to również wspomnienie i pamięć kultywowane były przez tych, co wrócili do ojczyzny, ale również przez tych, którzy do Polski, ówczesnej Polski, wrócić nie mogli. Z tego miejsca bardzo serdecznie na ręce Pana Przewodniczącego, Pana Burmistrza pragnę podziękować za tą wyjątkową lekcję historii. Dziękuję Panu Profesorowi jako przedstawicielowi najwyższej nauki, ale również Panu Stanisławowi jako lokalnemu patriocie, który kultywuje to, co najważniejsze, pamięć o tych, którzy z nas wyszli i którzy sławili historię ziemi parczewskiej. I taki wyjątek, moja droga młodzieży, często pojawiało się tutaj imię Bazylii. To nie było zwykłe imię, proszę Państwa, bo nie każdy zarówno w pierwszej, jak również w drugiej Rzeczypospolitej mógł nosić to zaszczytne imię. Na wschodzie, zarówno na wschód od Bugu, jak i w ówczesnej tak zwanej Galicji, a po naszemu, szczególnie tutaj, w Parczewie, w Małopolsce Wschodniej, dwa imiona, Bazylii i Leon, mogli tylko nosić wybitni przedstawiciele narodów polskiego, rusińskiego i rosyjskiego. Dlaczego? Bo Bazylii w języku greckim oznaczał kogoś wyjątkowego. Oznaczał cesarza, czyli tego,
który postępuje honorowo, kroczy zgodnie z tradycją i z wartościami, które objął z domu rodzinnego i kraju ojczystego. Widzimy, że nasz lokalny bohater, ten, który przybył z regionu wspaniałej, pięknej Kucurszczyzny, Kołomyi, dawnego, można powiedzieć, dawnej rubieży Rzeczypospolitej, spełniał to zaszczytne miano. I dziękuję panie Stanisławie, że tak pięknie pan o tym człowieku opowiedział i dziękuję władzom samorządowym, że w dniu dzisiejszym tak wyjątkowo państwo, można powiedzieć, upamiętnicie tego, który przybył, aby tutaj, na wyjątkowym miejscu, w królewskim mieście Parczewie, krzewić to, co najważniejsze. Ideę o tym, że warto być Polakiem. Wszystko najlepsze. Dziękuję bardzo, panie wojewoda. Zadaję pytanie, czy ktoś z zaproszonych gości chciałby jeszcze zabrać głos?
wydzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżał. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożuch. Wyszywali pisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemnościach, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w nocy. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Niebo złote ci otworzę, którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć zielonymi listeczkami. Śpiewem jezior zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne, ptasi świt. Ziemię twardą ci przemieni, mleczów miękkich płynny lot. Wyprowadzę w rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrzem zwiną wszystko, w barwy burz, w serduszka listków, w deszczu siwych splot. I powietrza drżące strugi, jak z anielskiej strzechy dym, wyprowadzę cię w aleje długie, brzusz przejrzystych śpiewnych płyn. Aż zagrają jak wiolącze, żal, różowe światła wnącze, szczerych skrzydeł hymn. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył biterny, tych lat gniewnych czarny pył. Gdy zapłonął nagle świat, bez rążami szli przez ciemny las. Równym rytmem młodych sekt, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca ci. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w pół, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły psy.
pamiętaj już, kto pod nim śpi. Szczery w polu, biały krzyż, nie pamiętaj już, kto pod nim śpi. Zdradzono w smoleńskim lesie, pod obcej nocy osłoną. I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. I woła o sprawiedliwość i prawdę po świecie niesie. Prawdę o jeńcu w tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie. Nie odeszliśmy od was, gdy grały fanfary. Nie poległyśmy po to, by zbawiać świat stary i by kłamstwo wyrosło na prawdach cierpienia. Nie chcemy być tematem kwietnych publikacji ani sporów zażartych cennym argumentem. I niech nikt się nie waży dochodzić swych racji przez to wszystko, co w śmierci żołnierskiej jest święte. Budujcie nową Polskę, szanujcie jej imię. Trzeba ją tak umacniać wiarą i miłością, by kres w dobie wędrówki pielgrzymie, by nikt nie zakłócił snu popróchniałym kościom. A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w ruinach, że widziały dni straszne, ponure i krwawe, niech tylko to jedno pamiętają o nas, żeśmy padli za wolność, aby była prawem. Pierwsza brygada
Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej sesji. Bezpośrednio po zakończeniu tej sesji, czy już po zamknięciu, zapraszam wszystkich serdecznie pod pomnik niepodległości, gdzie posadzimy dom kartyński upamiętniający poruczniku Bazylego Górskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie. Tak, w ogóle...